Izabela co drugi, augustowski kiermasz, majowy bąk. Pierwszy był udanym, bo faktycznie liczba odwiedzających była duża, a dzisiaj naprawdę jest tłum ludzi. Dzień dobry. Odwiedzający przede wszystkim mogą spotkać wystawców rękodzielników. Mamy około 70 straganów. Stragany są bardzo różnorodne, od jedzenia po szyte rzeczy, drewniane, zabawki, biżuteria, także każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz straganów będzie rozstrzygnięcie, znaczy wręczenie nagród w konkursie majowych bąków Robaczki w Kosmosie o godzinie 13. Konkurs trwał od? Konkurs trwał miesiąc, ogłosiliśmy go w marcu. Dzieci właśnie wysyłały do nas swoje prace plastyczne. No i właśnie został rozstrzygnięty 24 kwietnia, a dzisiaj wręczymy nagrody wygranym, zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu o godzinie 13. A już jak jesteśmy przy konkursie, pani ocenia poziom tegorocznego konkursu? Poziom był bardzo wysoki, dlatego ciężko było nam wybrać, to znaczy ja nie byłam w jury, ale widziałam te prace, widziałam jak jury, ciężko było wybrać te prace, która jest na pierwszym miejscu, która na drugim. Dlatego mamy w drugiej kategorii, czyli od 9 do 12 lat, mamy dwa drugie miejsca, dwa trzecie miejsca oraz kilka wyróżnień. Ponieważ no, prace były piękne, wiadomo, że Robaczki w Kosmosie, więc tutaj musiała zadziałać wyobraźnia. Także myślę, że jest co oglądać i te prace są naprawdę na wysokim poziomie. Możliwość kupienia różnych produktów to nie jest jedyna atrakcja, bo tutaj coś jeszcze jest, patrzę, dla dzieci, chyba jakieś są przygotowane wydarzenia. Od godziny właśnie 12:15 Fundacja Małymi Krokami razem ze swoimi wolontariuszami przygotowuje animacje dla dzieci. To są różne atrakcje, czyli puszczanie właśnie baniek mydlanych, różnej wielkości, nauka chodzenia na szczudłach, no i wiele, wiele innych atrakcji. Trzeba być z nami aż do godziny 16, żeby te wszystkie atrakcje po prostu zobaczyć i tak samo o godzinie 14:40 będzie takie oficjalne rozbijanie piñaty też z Fundacją Małymi Krokami, która z nami w tym roku współpracuje i ona odpowiedzialna jest za animacje dla dzieci. Pani wspomniała o godzinie 16:00 to nie koniec atrakcji na rynku. Nie, o godzinie 19:00 będzie koncert zespołu Żuki, także też serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że też wszyscy wystawcy oraz odwiedzający nas goście zostaną aż do końca koncertu, ponieważ Żuki obiecały, że zaśpiewają piosenkę, która jest związana z augustowym, także będziemy czekać aż do końca. Kiermasz organizują augustowskie placówki kultury wraz z taką grupą nas, właśnie dziewczyn, które chciały coś zrobić, czyli augustynkami i razem współorganizujemy ten kiermasz, majowe bąki. Natomiast w sierpniu zapraszamy już na augustynki, to będzie pierwszy weekend sierpnia. Chodziło nam przede wszystkim o to, żeby dać szansę rękodzielnikom, którzy robią sobie jakieś tam drobne rzeczy w domu, żeby mieli szansę pokazać to, wystawić się, zarobić właśnie też jakieś pieniążki, a także żeby tą naszą taką tradycję naszego regionu, żeby to podtrzymywać, no bo to jest bardzo ważne i widzę, że dzięki tym kiermaszom też ludzie doceniają to rękodzieło, kupują co roku, właśnie każdy nas pyta o to, kiedy będzie, bo nie mogą się doczekać, także myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i będziemy to na pewno kontynuować. Dziękuję za rozmowę i idziemy zwiedzać. Tak, dziękuję bardzo. Proszę pani, to jeszcze raz. Śmiało.